Otwieram sesję Rady Gminy Osiecznica. Jest to 32. bodajże sesja. W dniu dzisiejszym, czyli 30 marca 2021 roku. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze raz, sesja jest 30. Tu, żeby nie pomylić. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, witam pana wójta, witam panią sekretarz, panią skarbnik, witam panią Gosię od spraw rady, witam pana Bogdana informatyka, który nas w tej chwili nagrywa. Pozwólcie państwo, że informacyjnie, tradycyjnie już od kilku miesięcy sesja jest w systemie, w trybie zdalnym w oparciu o ustawę tak zwaną covidową z 2 marca 2020 roku. I na początku sesji pozwólcie państwo, że sprawdzę listę, żeby stwierdzić kworum i prawomocność dzisiejszych obrad. Pan radny Brzezowski Łukasz. Jestem. Pani radna Drosta-Licja. Jestem. Pani radna Kizyma Zofia, Elhard Zofia, przepraszam. Witam. Pani radna Kizyma Grażyna. Jestem. Pan radny Kołotyło Roman. Obecny. Pani radna Korta Daria. Obecna. Pan radny Kosko Zbigniew. Jestem. Pan radny Kruk Mirosław. Jestem. Pan radny Kusy Mirosław. Jestem. Pan radny Lech Tomasz. Pan radny Pagórski Stanisław. Jestem. Pani radna Pietrzak Magdalena. Jestem. Pan radny Puzio Krzysztof. Jestem. Jadwiga Rybicka, jestem obecna, i pan radny Wilk Adolf. Jestem. Dziękuję. Szanowni państwo, stwierdzam na podstawie przed chwilą przeze mnie sprawdzonej listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co daje kworum, i wszystkie uchwały, które będą podjęte w dniu dzisiejszym, będą prawomocne. Pozwólcie państwo, że odczytam porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Osiecznica. Punkt drugi, informacja o realizacji programów służących poprawie ochrony środowiska na terenie Gminy Osiecznica. Jest to temat wiążący z punkt trzeci, tak? Temat wiążący z naszego planu pracy Rady Gminy Osiecznica. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. I tu, szanowni państwo, mamy trzy uchwały na dzień dzisiejszy zaplanowane. Uchwała numer 30/162/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Uchwała numer 30/163/2021 w sprawie Funduszu Sołeckiego. I trzecia uchwała, ostatnia zaplanowana na dzisiejszy dzień, jest to uchwała numer 30/164/2021 zmieniająca uchwałę numer 27/145/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na rok 2021. I punkt piąty dzisiejszego porządku obrad jest to punkt dotyczący spraw różnych. Szanowni państwo radni, czy ktoś z państwa radnych w sprawie przedstawionego przeze mnie przed chwilą porządku obrad chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo proszę, przejdźmy do realizacji tegoż porządku, czyli punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. Rozumiem, że jest to poza nami. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poprzednia sesja też była w trybie zdalnym 23 lutego. Protokół był dostępny w biurze rady, nie wniesiono żadnych uwag i został bez uwag przeze mnie podpisany. Trzeci punkt dzisiejszego posiedzenia jest to informacja o realizacji programów służących poprawie ochrony środowiska na terenie gminy Osiecznica. Informuję, my to dokładnie wiemy, ale może bardziej dla państwa, tu dla mieszkańców, że wszyscy z państwa radnych otrzymali informację dotyczącą tych programów, realizacji tych programów na terenie gminy na tablecie, także każdy z nas
mógł się z nią zapoznać, ale teraz, jeżeli można, bardzo bym prosiła, panie wójcie, gdyby pan jeszcze był uprzejmy zabrać w tym punkcie głos, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym serdecznie wszystkich państwa powitać na kolejnej sesji i przedstawić kilka informacji związanych z realizacją programu o charakterze ekologicznym, poprawiającym środowisko na terenie naszej gminy. Otóż nasza gmina od kilku lat realizuje dwa programy o charakterze proekologicznym. Jeden program dotyczy dofinansowania budowy tzw. przydomowych oczyszczalni w miejscowościach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej. Mam tu na myśli rejon Parowej, a dokładnie rejon Bronowca Poświętnego oraz sołectwo Ołobok. Ten program jest realizowany od 2016 roku i z tego programu przez lata 2016-2020 skorzystało 60 mieszkańców. Oznacza to, że w tamtym obszarze funkcjonuje 60 oczyszczalni przydomowych. Chcę podkreślić, że za stan techniczny i efekt ekologiczny tych oczyszczalni przydomowych odpowiadają mieszkańcy. To jest ich obowiązek. Otrzymali dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 3000 zł i w zamian za to po uzyskaniu stosownych pozwoleń na wykonanie takiej oczyszczalni deklarowali się, że będą te urządzenia będą utrzymane w należytym stanie technicznym i będą osiągać efekt ekologiczny. To ten program ma się już ku końcowi. Na ten rok zabezpieczyliśmy tylko niewielką ilość środków, ponieważ nie ma w tej chwili zainteresowania wykorzystaniem tych środków na realizację tego zadania. To jest jeden program. Drugi program, który realizujemy od 2017 roku, jest związany z redukcją emisji zanieczyszczeń od tzw. niskiej emisji. Mówiąc w skrócie, chodzi tutaj o program tzw. piecowy, tak nazwaliśmy ten program. Ten program realizujemy od 2017 roku nadal. Ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ten program do tej pory, koszt realizacji tego programu to jest 2 600 000 zł. Tyle mniej więcej kosztował ten program. Oczywiście to nie jest tak, że to gmina ponosiła tylko i wyłącznie te środki. Z tego część środków pochodzi od naszych mieszkańców, bo zasady były jasne. 50% środków to są środki budżetowe, 50% to są środki mieszkańców. Do tej pory udało nam się wymienić 124 piece. W tym roku przeznaczyliśmy po te 300 tysięcy złotych i po liczbie wniosków, które wpłynęły, widać, że nadal ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. I myślę, że jeżeli możliwości finansowe pozwolą, to ten program będziemy kontynuować. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że te środki, które bezpośrednio z budżetu są wprowadzane na realizację tego programu, to również w sposób pośredni gmina dofinansowuje poprzez sam fakt, że mieszkańcy mogą sobie liczyć wydatki na realizację tego zadania z podatku, a beneficjentem podatku w 40% jest również gmina. Czyli tutaj jest z dwóch stron, mieszkańcy są zasilani ze środków gminy. Po pierwsze ze środków wprost z budżetu gminy na skutek złożonego wniosku, a po drugie my tracimy, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mieszkańcy się mogą rozliczyć z podatku dochodowego, my tracimy swoje wpływy w wysokości 40%. Chcę jeszcze tu państwu powiedzieć, że podpisałem takie wstępne porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na pośredniczenie w realizacji tego dużego programu, o którym się szumnie mówi, tak zwany program czystego powietrza. My nie będziemy wprost realizować tego programu, ale będziemy pomagać naszym mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
I taką wstępną deklarację złożyłem, żeby jeżeli ten program będzie wdrożony, to jeden pracownik z Urzędu Gminy będzie wydelegowany do tego, żeby wspomagać mieszkańców. Nie załatwianie wszystkich problemów, bo to nie jest takie zadanie, ale dobrym takim pokierowaniem, by ten wniosek był kompletny i by mógł uzyskać szansę akceptacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ten program, o którym mówię w tej chwili, jest to program wieloletni, jest to program rozpisany na ileś lat i w ramach tego programu ma zniknąć problem emisji środków trujących do atmosfery. Także że zobaczymy, jak to się potoczy, na ile rządzący są w stanie w tej chwili wdrożyć założenie tego programu. Nie wiadomo, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym roku, ale założenia są takie, że środki mają być. W sumie to ma być dla wszystkich mieszkańców Polski 100 miliardów złotych, oczywiście nie od razu wszyscy. I sukcesywnie ten problem związany z redukcją emisji substancji trujących do atmosfery ma być rozwiązany. I tutaj gmina się nie uchyla od wspierania w sposób pośredni pomocy naszym mieszkańcom, aczkolwiek nie jest to nasze zadanie. Tu nas będzie wiązać umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś zapytanie, wątpliwości, to bardzo proszę, gdzie będę mógł to odpowiedzieć. Dziękuję Panie Wójcie. Proszę bardzo Państwo Radni, czy z Państwa Radnych ktoś chciałby tu w sprawie tych programów naszych gminnych, czy jakieś pytanie do Wójta, czy zabrać głos, bardzo proszę. Jeśli nie ma, to może ja tu mam jedno pytanie takie, bo Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o te przydomowe oczyszczalnie, to w zasadzie już nie ma zainteresowania, ale rozumiem, że gdyby ktoś ewentualnie się zdecydował, to jeszcze jak najbardziej będzie dofinansowany, tak zwane oczyszczalnia przydomowa. Tak, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, a warunki techniczne uniemożliwiają wpięcie się do kanalizacji zbiorczej, bądź tak jak w przypadku tych trzech miejscowości, o których mówiłem wcześniej, tam nie ma żadnej możliwości, bo nie ma kanalizacji, takie środki są zabezpieczone. Ale chcę powiedzieć w ten sposób, jeszcze podsumowując, że jeżeli chodzi o odpór ścieki, o sanitację gminy, to praktycznie można założyć, że poza nielicznymi wyjątkami w 100% gmina ma problem dotyczący gospodarki ściekowej uporządkowanej. Rozumiem, że wnioski na 2021 będą realizowane do momentu, do kiedy będziemy środki posiadać, tak? Tak. A nie jest, jako gmina jesteśmy w stanie ocenić ilość mieszkańców posiadających właśnie piece jeszcze węglowe? Czy nie mamy takiego mechanizmu, czy jakichś narzędzi? To tylko jakaś ta statystyka. To tak można sobie oszacować, natomiast nie mamy tutaj wprost zrobionej inwentaryzacji dotyczącej liczby tych pieców węglowych, ale tak jak mówiłem wcześniej, to zainteresowanie tymi programami jest spore i jest eliminowana znacząca ilość tych pieców węglowych. No, zakładając, że jest tam 2000 gospodarstw, 2-3 tysiące, no to i częściej nie można tych pieców wymieniać, bo chodzi tutaj o duże wspólnoty, no to ten wynik nie jest zły. Chcę też powiedzieć, że jedna duża wspólnota też zdecydowała się na wymianę tych indywidualnych źródeł ciepła. W tej chwili mają jedną centralną kotłownię i o charakterze już takim, które spełnia wymogi wynikające z odpowiednich przepisów. No na pewno ten projekt jest, cieszy się dużym zainteresowaniem, nawet biorąc pod uwagę to, że w 2018 było wymienionych 7 pieców węglowych, a w 2020 24 plus te 4, które do maja będą wnioski złożone, czyli można uznać, że czterokrotnie jakby w ciągu 2 lat wzrosło zainteresowanie, więc myślę, że ten program wymiany kotłów i czyszczenia powietrza jak najbardziej na plus i właściwie powinniśmy tego się trzymać i chyba tak trzymać. Dobrze, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, jeszcze chciałby Pan coś tu do tego? Nie, myślę, że już. Dziękuję. Jeżeli Państwo macie jakieś jeszcze zapytania, to chętnie odpowiem.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ tu nie widzę, więc bardzo proszę, przejdźmy do punktu czwartego dzisiejszego posiedzenia, czyli do uchwalania uchwał, trzech uchwał. Chcę tylko poinformować, że mamy chyba 15 radnych, bo pan tu w trakcie, pan radny Lech się dołączył, ale nie wiem, zginął mi gdzieś pan. Jest pan Zbigniew Kosko, dobra, jest. Czy pan Kosko nas słyszy? Nie, to dobra, dobrze, no tutaj nam coś ucieka, złośliwość internetowa. Aha, jest tutaj. Szanowni Państwo, przechodzimy do uchwalania uchwał. Tak jak wiemy dokładnie, bo godzinę temu mieliśmy wspólną konferencję za dużo powiedziane, ale z komisję posiedzenie wspólne, więc analizowaliśmy te uchwały. Więc przechodzimy do głosowania. Oczywiście głosujemy w sposób, no nie chciałabym powiedzieć, użyć tego słowa, ale tradycyjny ostatnio niestety, czyli zdalny, poprzez podniesienie ręki, powiedzenie jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Pierwsza uchwała, Szanowni Państwo, jest to uchwała numer 30, łamane przez 162, łamane przez 2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze do tej uchwały chciałby zabrać głos? Wszystko zostało przed chwilą powiedziane, natomiast przejdźmy do głosowania. Pan Brzezowski Łukasz. Za. Pani Drozd Alicja. Za. Pani Erhard Zofia. Za. Pani Kizyma Grażyna. Za. Pan Kołotyło Roman. Pozytywnie. Pani Korta Daria. Za. Pan Kosko Zbigniew. Jestem za. Pan Kruk Mirosław. Przyjmuję się. Pan Kusy Mirosław. Jestem za. Pan Tomasz Lech. Za. Pan Pagórski Stanisław. Jestem za. Pani Pietrzak Magdalena. Przyjmuję się. Pan Puzio Krzysztof. Jestem przeciw. Rybicka Jadwiga, jestem za. I pan Wilk Adolf. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta 12 głosami. Przejdźmy do kolejnej uchwały. Uchwała numer 30, łamane przez 163, łamane przez 2021 w sprawie Funduszu Sołeckiego. Też ta uchwała przed chwilą była omawiana, ale oczywiście jak najbardziej Państwo, jeżeli macie tu jeszcze do tej uchwały coś, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to poproszę o głosowanie. Pan Brzezowski Łukasz. Jestem za. Pani Drozd Alicja. Jestem za. Pani Erhard Zofia. Jestem za. Pani Kizyma Grażyna. Jestem za. Pan Kołotyło Roman. Pozytywnie. Pani Korta Daria. Jestem za. Pan Kosko Zbigniew. Jestem za. Pan Kruk Mirosław. Za. Pan Kusy Mirosław. Jestem za. Pan Lech Tomasz. Za. Pan Pagórski Stanisław. Jestem za. Pani Pietrzak Magdalena. Jestem za. Pan Puzio Krzysztof. Jestem za. Rybicka Jadwiga, jestem za. I pan Wilk Adolf. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami. Kolejna uchwała, jest to uchwała numer 30, łamane przez 164, łamane przez 2021, zmieniająca uchwałę numer 27, łamane przez 145, łamane przez 2020, Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2021 rok. Szanowni Państwo radni, czy ktoś z Państwa chciałby w tej uchwale zabrać głos? Jeżeli nie ma, bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Pan Brzezowski Łukasz. Jestem za. Pani Drozd Alicja. Jestem za. Pani Erhard Zofia. Jestem za. Pani Kizyma Grażyna. Jestem za. Pan Kołotyło Roman. Pozytywnie. Pani Korta Daria. Jestem za. Pan Kosko Zbigniew. Jestem za.
Pan Kruk Mirosław. Jestem za. Pan Kłusy Mirosław. Jestem za. Pan Lech Tomasz. Za. Pan Pagórski Stanisław. Jestem za. Pani Pietrzak Magdalena. Jestem za. Pan Puzio Krzysztof. Jestem za. Rybicka Jadwiga, jestem za. I pan Wilk Adolf. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam na podstawie przed chwilą przeprowadzonego głosowania, że uchwała została podjęta 15 głosami jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do ostatniego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia, czyli do punktu 5. Sprawy różne. Szanowni Państwo radni, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w sprawach różnych głos? Wszystkie sprawy różne zostały załatwione przed chwilą na komisji. Tak mogę zdradzić. Pan wójt tutaj podnosi rękę, więc bardzo proszę, panie wójcie, oddaję panu głos. Szanowni Państwo, mam jeszcze dla Państwa dobrą informację. Mianowicie, oprócz tych złych, o których mówiłem wcześniej, zbliżamy się do końca procedowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów. Uzyskaliśmy w ubiegłym i w tym tygodniu dwie ostatnie zgody marszałka województwa dolnośląskiego na odlesienie dwóch kawałków gruntów na terenie naszej gminy. Chodzi tutaj o grunty prywatne, a to marszałek wydaje zgodę na odlesienie takich gruntów prywatnych. W związku z tym będziemy mogli przystąpić do procedowania, podejmować uchwały w planach zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów. Dla obszaru Przejgięstwa Pławszowa w pierwszej kolejności i drugi obszar Osieczów Tomisław. W związku z tym ja bym też dla Państwa propozycję, gdyby już było przygotowane przez projektanta planu wszystkie dokumenty, to miałbym prośbę do Państwa, żebyśmy mogli robić nawet sesje nadzwyczajne, żeby te plany uchwalać, żeby nasi mieszkańcy w oparciu o nowe plany mogli podejmować swoje inicjatywy. To tyle. Nie widzę problemu, panie wójcie. Uważam, że jak będzie tylko pan gotowy z wszystkimi dokumentami, myślę, że zwołanie sesji nadzwyczajnej jak najbardziej. Tym bardziej, jak rozumiem, czekają na to mieszkańcy, to oczywiście nie ma w ogóle problemu, tylko proszę o informacje. Będziemy tutaj zwoływać nadzwyczajną, krótką sesję. Wszystko, panie wójcie? To jeżeli tak, to szanowni Państwo, czy z Państwa radnych ktoś chciałby jeszcze w sprawach różnych? Więc w zasadzie na koniec sesji, ponieważ teraz za tydzień już nawet mniej, bo w niedzielę już są święta Wielkanocy, więc szanowni Państwo, wszystkiego dobrego z okazji tychże świąt, spokoju, szczęścia, radości, wszystkiego, co najlepsze. W związku z tym, otwartości. Otwartości, jak najbardziej, życzliwości, bo coraz trudniej o taką życzliwość. No tak, myślę, że naprawdę byśmy mogli skonstruować to piękne, długie, fajne życzenia. Wszystkiego dobrego, szanowni Państwo, ponieważ porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia w kwietniu. Nie wiem, czy w trybie zdalnym, wszystko będziemy na bieżąco tu się orientować. Być może jeszcze na sesji nadzwyczajnej. Zamykam sesję Rady Gminy Osieczynica. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.